Witam serdecznie w tym materiale, w którym poznamy Power Razor, czyli maszynę, sprzęt, który pozwoli Wam zamontować przecinarkę kątową, abyście mogli zrobić na przykład tak zwany narożnik, abyście mogli też przeciąć, dociąć, wyciąć. O czym mówię? Mówię dokładnie o tym rozwiązaniu. Jest to rozwiązanie, które pozwoli Wam właśnie na to, aby wyciąć płytę, przyciąć płytę pod kątem 90 stopni, 45 lub 180. Czyli jeżeli musicie dokonać jakieś nacięcie. Mamy też wersje inne, natomiast na filmie jest przedstawiona wersja ta. Jest to wersja podstawowa i wygląda to tak. Czyli tak jak mówiłem, mamy standardową szynę, która jest wykorzystywana też do cięcia. I tutaj mamy to do cięcia, tutaj mamy tą szynę. Szyna w tym momencie została zainstalowana na szerokości płyty, czyli już nawet nie na jednometrowej, bo tutaj były odcinane te kawałki, ile pamiętacie w poprzednich materiałach. Oczywiście jeszcze jedna informacja. Materiał ten nie jest sponsorowany przez firmę Raimondi. O czym mówiłem w pierwszym materiale i tłumaczyłem, o co chodzi. Dobrze. I teraz, tak jak tutaj widzicie, mamy już zamontowany sprzęt na szynie. To jest, zobaczcie, jakie to jest fajne. To się wszystko wydaje takie ciężkie, masywne. Ustawiam ją na 45 stopni. Oczywiście należy ją dostosować. Odkurzacz. Czyli mamy też oczywiście możliwość zasysania tego pyłu, żeby pył, jeżeli wykonujemy pracę na przykład kogoś w domu, żeby ten pył się gdzieś tam nie rozprzestrzeniał. No i jedziemy. Ach. Zobaczcie, jakie to proste. To jest jedno z możliwości, jakie daje to rozwiązanie, czyli właśnie możliwość przycięcia narożników na 45 stopni. Czy to tak jak w tym przypadku jest to płyta o grubości 5,5 mm, czy też jeżeli macie grubsze płyty, czyli na przykład 12 mm czy 2-centymetrowe, tak? No to wszystko zależy od tego, jakie płyty macie do przycięcia. OK. Teraz nie pamiętam, powinno być ujęcie z bliska. Patrzcie, macie tutaj 45 stopni przyciętą płytę. Dać tutaj normalne, tutaj przycięte. Jakie pani paznokcie miała. A następna pani. Przycięte, nie ma co dotykać. Kobieca ciekawość. Więc inną opcją, jeżeli... No tutaj nawet widać. Lepiej. Teraz lekko się cofnę. No widzicie, 45 stopni. Oczywiście, żeby brzeg nie był u góry postrzępiony, należy zostawić tutaj taką, widzicie, mniej więcej milimetr. Należy odpowiednio się dopasować do płyty, żeby nie wyjeżdżać na górę, bo jak wyjedziecie za bardzo na górę, no to jest ryzyko, że poszarpiecie brzeg, tak, że ten brzeg będzie cały taki poszarpany, pokruszony. Można to niby fugą ukryć, no ale wiecie, niektórzy ludzie... Znaczy ja osobiście nie jestem zastosowaniem tego typu rozwiązania, ale to jest tylko moja jakaś osobista tam kwestia. Ja bym wolał zastosować jakiś ładny. Są bardzo ładne takie drobniutkie 5-milimetrowe narożniki ze stali nierdzewnej, więc które robią robotę i mi osobiście bardziej się to podoba niż takie ścięcie na 45 stopni. Ale to zależy, bo jeżeli na przykład blaty jakieś mamy robić czy coś, no to też jest taka możliwość tutaj zmiany na całego.
Zobaczcie, że nie ma żadnego pyłu. Nic. To wszystko jest idealnie zasysane przez odkurzacz. Nic się nie pyli, nie ma kurzu, nie ma dymu, nie ma zadymy, nie ma niczego. Kolejna opcja jeszcze, że zobaczcie tą szyną sobie spokojnie na szynie, wjeżdżacie głębiej. Tutaj macie już docięty czy tam przecięty brzeg. Jeszcze macie, nie wiem, chcecie zrobić jakieś inne nacięcie. Ciach. Zobaczcie, wjeżdżacie w dół. Już jest otwór zrobiony na przykład tak w płycie, nie? Więc no jest to naprawdę dobre rozwiązanie tego typu. Daje wam dużo możliwości do obróbki płyt. Podstawa szyny numer 1, czyli szyny do przenoszenia. Numer 2, zestaw do cięcia wielkoformatowych płyt. A co za tym idzie, kupujecie też automatycznie, macie też szyny montażowe, na którą możecie zamontować tą maszynę tutaj, czyli automatycznie możecie zamontować Power Razor. W ofercie Raimondiego są jeszcze inne sprzęty takie, że głowa boli, ale ja się bazuję na tym, co widzieliście tutaj. Power Razor, który pozwoli wam ciąć na 45 stopni, 90 i 180, czyli tak jak tutaj. Więc to już wam daje dużo możliwości, jeżeli chodzi o kwestię związaną właśnie z obróbką wielkoformatowych płyt gresowych. To już wam daje duże możliwości. Czyli praktycznie można by powiedzieć, że mając te kilka sprzętów, już jesteście w stanie wykonać kawał dobrej, profesjonalnej roboty. Nie wyobrażam sobie kogoś, kto by miał z tą przecinarką kątową ręką gdzieś tam jechać. Wiecie, są magicy, cudotwórcy, ale kiedy macie już tego typu profesjonalny sprzęt, to z pewnością ułatwi wam pracę. Ok, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym materiale. Z tej serii sprzętu do wielkoformatowych płyt gresowych, tak zwanych wielkoformatowych.